Siemano, siemano, witam serdecznie, kolejny film na moim kanale, Jezero, dzisiaj Davidson! Siemano, siemano, witam serdecznie, stoję koło nowo powstałego budynku. Piękny budynek, oczywiście, że tak, jest to więzienie, oczywiście, które zbudowaliśmy u Dave'a na odcinku, więc jak chcecie zobaczyć, jak to wszystko powstawało, zapraszam serdecznie do niego, a my w tym momencie zajmujemy się rzeczami, które... Słuchajcie, trzeba sobie coś wyjaśnić, bo to tak być nie może. Ogólnie tak, tutaj był enchant, nie wiem czy pamiętacie. Ja aktualnie ten enchant mam, ale wiecie co, nie ma biblioteczek. Dlaczego? Odpowiedź jest bardzo prosta. Dwójka tych, prawda, no nie będę ich brzydko obrażał, prawda, ale dwójka tych tam, prawda, ziomeczków z drugiego zamku, tamtego brzydkiego, ogólnie ukradła nam te biblioteczki i oni chcą nas powstrzymać. Dodatkowo zabrali nam dwie krowy tutaj i zabrali nam dwie krowy, które były tam, dokładnie w tamtym miejscu, i zabrali je z powrotem do siebie. Znaczy przynajmniej mamy taką nadzieję, bo jeżeli je zabili, to jest kurde lipa, nie? Ale mam nadzieję, że ich nie zabili, że dalej tam są. Więc musimy dzisiaj odbić wszystkie rzeczy, które są nam potrzebne do naszego rozwoju, ponieważ my bez tego enchantu, bez tych krów, no jesteśmy po prostu jak, prawda, dobre porównanie, panie Dawidzie, trzeba znaleźć do tego. Jesteśmy jak... Bez krów jesteśmy jak... Kurde, nie wiem, jak Polak bez... No nie, dobra, nie, czekaj. Polak bez smalcu. Bez smalcu? No, no smalec jest taki typowy polski, nie? No dobra, dobra, niech będzie. No to jak Polak bez smalcu. Albo bez pierogów, jak Polak bez pierogów, o. Może też tak być, dobra. Słuchaj, ja odkładam wszystkie rzeczy tutaj do skrzynki. Czekaj. Tak, 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 oczywiście. Czemu odkładasz? Żebym nie stracił przypadkiem, ale biorę sobie zbroję, w razie jakby jakaś bójka no wybuchła. Myślisz, że oni mają pułapki albo jakieś takie rzeczy? Oni... Szczerze? No, mam nadzieję, że nie. Na pewno nie mają. Chociaż wiesz, do nas się wbili, ominęli naszą popkę. Trzeba być czujnym, trzeba być... Patrz, jak się pięknie prezentuje tam to więzienie. Przecież oni będą, no te... oni będą patrzeć i będą po prostu wzdychać. Będą... No to więzienie jest dobre. Klękną po prostu. Nie mogę się doczekać, nie? Jak Bzyku to zostanie sami, będzie... O, co ja mam zrobić, tak. Napoleona? Ale wiesz co, ale on... Ej, ciekawe czy oni... Nie, lapisu u nas nie znaleźli chyba, my mamy dobrze ukrytego. Więc raczej chyba nie. Chyba nie. No to teraz trzeba... Dobra, lecimy tam do nich. O, no tutaj nie znaleźli tych skrzynek, więc to jest dobrze. Ej, tu jest, nie? 11 lapisów w tej skrzynce. 17, znaczy 7 emeraldów, biorę to. Bier. Złoto biorę, żelazo biorę. Stary jakiś... Co to jest za podka, widzisz to? No slow falling, wiem, to jest powolne opadanie chyba. Opadanie. A to się chyba nie przyda tutaj. Kurczę, wiesz co, no... Dobra, no to... A weźmy. A co tam będziemy... Będzie się tutaj marnować. Jasne, że tak. Dobra, zobaczmy, jak tu wygląda sytuacja, czy tu coś przybyło nowego. Stary, jest dużo kobla. Zamurował to! Zamurował! A, bo tu dziura była, no, tak, to prawda. Biorę węgiel, tu jest węgiel w tych. Dobra, stary, wiesz co ja robię? Albo na razie nie, zobaczę ile tam jeszcze zbierzemy, ale jak będziemy wracać, to ja biorę tyle kobla, ile da się obchać w ekwipunku, nie? Zapycham sobie ekwipunek, jak będziemy wracać. Bo nie wiem, nie wiem ile stamtąd rzeczy jeszcze zabierzemy. Ale ja tutaj robię teraz podjazd i mnie to nie interesuje. Bierzemy stąd wszystko, co najcenniejsze, bo to przecież... No tak być nie może. Patrz, jak oni w ogóle blisko mają do tej wieży twojej. Tutaj. Nie mogę tam zejść. Aha, no tak, w sumie tak, no, no. Mega blisko. Dobra, uwaga, co oni tu mają? Skrzynki, cobblestone. Drewno, ile oni drewna mają, stary, co jest? Kradnij, ile jeszcze nie zmieszczą. Oczywiście zostawimy im troszkę, widzowie, no, bo oni też nam zabrali rzeczy, ale musi być zdrowa rywalizacja. Tak, zdrowe, wiecie, trzeba się tak się trzeba dziubać, że tak to ujmę. Dobra, biorę lapis, żeby oni nie mogli sobie ulepszać. Co oni tu mają w środku? Ja powiem tak, jak oni nam zabili krowy, to ja im zabijam owce. Ej, oni tylko jedną krowę mają! Ej, no. Ej, to oni wybili tam te krowy, czy po prostu przy przenoszeniu im po prostu nie wyszło? Ej, może... Wydaje, że im nie wyszło. Może im nie wyszło, ale tu są te, jest enchant, to co, bierzemy biblioteczki? Bierz. Tylko, kurczę, masz silk toucha? Ja nie mam. Nie mam. Kurczę, najgorzej. Ale jest szansa, że mi da, czekaj, idę sprawdzić, czy mi da. No właśnie, tylko muszę mieć kill-off, nie mam kill-offa. Takiego, kurczę, wiesz, pustego. No. Ja mam, czekaj, ja spróbuję sobie ulepszyć... Aha, tylko ja nie mam tyle expa. Musiałbym pójść na środek znowu expić. Ale złoty, no dobra, ja pójdę, dobra, ja stary, i tak wypadają nam trzy chyba, nie? Z tego. Ale nie, spokojnie, ja pójdę, bo może ja będę miał enchant stary na właśnie sygnacza. Ale my, stary, drewno mamy dużo. Ale nie chodzi o drewno, chodzi o skórę, której już zaraz nie będzie, bo nie ma krów. Tak, ale mi chodzi o to, żeby zabrać książki, biblioteczki. No, ale ich nie wypada tyle, ile wypada ten. Właśnie wydaje mi się, że wypadają trzy. Nie. Wypada chyba jedna albo dwie, no. Nie zrobisz mi. Ale to czekaj, no to dobra, to idę tam razem z tobą, no co będę tu siedział sam. Sprawdzam, ja już jestem praktycznie, nie? Więc to już tu mam. Idziesz na... A ja nie mam przecież tu enchant. Jezus, nie ma enchantu. No tu jest enchant, tu nich. Jaki ja debil! Ja na tą wyspę poleciałem. Stary, bo ja myślałem, że tu jest. Zapomniałem o tym, że tego nie ma. O kurde, no dobra, ty jesteś udany. Biegnę. Dobra, dawaj. Wracam.
Ale może dać, mam 27 level, ale wiesz, ja może też być w tych wcześniejszych levelach, no, nie? No właśnie, no tych dobra. Wcześniejszych może być Silk Touch. No tak, możemy spróbować, nie? A jakby był, to oddam. Kurczę, mi pokazuje tylko Efficiency albo Unbreaking. Ja już tylko sprawdzam. Ja mam łopatę. A masz lapis? Nie przy sobie. Nie, no kurde, też Efficiency, Fortuna, Efficiency. Dobra, ale chyba warto spróbować, co? Mówisz, zaryzykować? Masz, tu ja mam lapis. Spróbuj. Dobra. Kurde, to które? To wyżej czy to niżej? No to wy, to w sensie daj to droższe, nie? Bo wtedy jakby jest większa szansa. Nie. Nie masz? Nie. Dobra, ma. Ja ulepszam łopatę, stary, zobaczymy. Nie, Efficiency 3. Ale na łopacie w ogóle nie da się chyba Silk Toucha zrobić. Da się, bo możesz zabrać trawę, nie? Na Silk Touchu. Ale to wtedy to chyba nie działa na biblioteczki. Da, działa, Silk Touch działa, nieważne na jakim narzędziu, na jakie narzędzie to... Co? Dobra, stary! Patrz to! Co? Patrz to, co tu się stało? Czekaj. Czekaj, stój i czekaj. Stój i czekaj. No czekam, no. Patrz! Ja! Jakie cwaniaki! Jak ukryli! Ukryli krowy tu! Dobra, ile mają? Co jest, oni tu łóżka mają? Ej, oni tu mają spawna porobionego. Okej, okay, dobra, ej, no jakby taki kurde ruch zrobić, że ich ej, tutaj nie, kurde... wiesz co robimy? Robimy takiego trolla, patrz, zbieram te łóżka. Ale odłożymy im je. Okej, okay. To ich zrespi gdzie indziej. No tak, bo oni będą myśleli, że dalej mają tego, wiesz, a tak naprawdę nie mają. Ale cwaniaki, jak ukryli krowy. Krowy bierzemy, oczywiście, że tak. I zostawiamy im tą jedną, żeby nie myśleli, że wzięli. Tak. I idziemy, ja to zamuruję. Dobra, zamuruj. Koblem, nie? Tak, koblem. Ale to nie tak, czekaj, ale to nie ma problem. A dobra, tak, dobrze. No, chodźcie, krówki. Jedno wychodzi. Dobra, no i lecimy stąd. No i to mi się podoba, To takie odbicie krów. Wrogie przejęcie. I jeszcze oni pomyślą, że w ogóle wszystko jest git. Ej, dobra, mi się krowa straciła. Ja wezmę ją, no. Dobra i znowu trzeba iść i prawda... I poświęcimy całą noc na to, żeby iść z tymi krowami, no. Ale dobra. Za to będziemy mieli krowy, a oni nie. To oni prawda, tylko oni jedną. Znowu mi się straciły. No, halo, krówki. I w ogóle to trzeba będzie ten, dobra, trzeba one będzie chyba na ciebie się je sfokusują. Rozmnożyć. Tak. Trzeba jak najszybciej rozmnożyć, bo tracimy kurde z każdym dniem coraz więcej. Ja w ogóle myślę, stary, bo skoro oni to tak ukryli, no to może my też to ukryjmy, nie? Może też zróbmy takie miejsce, gdzie ukryjemy te krowy i tam je będziemy rozmnażać, a tak niech oni sobie przyjdą po te 3 krowy znowu i będą myśleć, że mamy tylko 3. Tak trzeba to rozegrać. Dobra. Tylko czekaj, bo teraz jest taki problem, że ich jest 3 tych krów, czyli wyjdzie jeden mniejszy, czyli będą 4. Dobra, to wtedy się rozmnoży znowu. Dobra, idź. O nie, straciły się. Halo. Teraz ty. Dobra, przyjmuję ja. Chodźcie do mnie. Tylko boję się, że one w 3 to one tutaj klękną, nie? Na tym. Ale one właśnie ja wczoraj prowadziłem. A jedna mi się straciła. Dobra, ale ja chyba wezmę, idzie. Wezmę ją. Ej, dobra, ale nie mijaj mnie teraz. Ja wiem, dlatego czekam. Byś na mnie zepchnął. Nie! Jedna drugą zepchnęła. Kurde, dobra, ale będą 2. Oby. Jo, jak nam jeszcze jedna spadnie, to jesteśmy... Ja no, prowadzę drugą. Mamy lipę wtedy, grubą lipę, nie? O nie, jak ona tam spadła, jakie to było przykre w ogóle, jaki to był przykry widok. Nie. Kurczę, a liczyłem na to, że się nie zepchną, nie? No tu ja jedna. Prowadzę drugą. Widzę, dobra, jest. No już na tej prostej. O nie, stary, tam jest ta pułapka, ale dobra, to ja się zdetonuje na chwilę. Żeby no, po prostu. No. Czy tam zdezaktywuje, a nie zdetonuje, bo zdetonować to można TNT, a tego byśmy nie chcieli. No. Ale wiesz co, ej, mam pomysł! A jakby zrobić takie coś, że w ciągu tego całego mostu zrobić znowu gdzieś linkę, taką, która będzie aktywowała pod spodem TNT, takie, że wybuchnie po prostu most i oni spadną? O, to też i pod mostem te TNT, a nie, bo one spadnie wtedy. Na półpłytce ono musi być. Tak, na półpłytce, no. O kurde, prawie żem wpadł w to. Dobra, detonuj. Detonuję tak, żeby kurczę mi ta krowa nie wlazła też w to przypadkiem, bo jakby mi krowę zepchnęło, to bym się... Naprawdę, no... Myślę, że popłakałbym się. Dobra, chodźcie tu. Dobra, mamy 2. I co, na dół je? Wiesz co, no dobra, dawaj tu na dół, na razie tu je rozmnożymy. Bo po prostu gdziekolwiek trzeba, ale one tu nawet za bardzo rosnąć nie będą, bo trawy nie mają. No to prawda. Dobra, zamurujesz to? Czekaj. Nie mam czym. Serio? A bo oni nam to zabrali. Dobra, rozmnóż je po prostu. I ja tutaj stawiam tak i git. Dobra, mamy jedno, mamy 3. Mamy, dobra, czyli będzie trzeba je rozmnożyć jak najszybciej, zanim oni tutaj przyjdą po to, kurczę, bo będzie lipo. Będziemy bardzo długo czekać. Uwaga, naprawiam z powrotem tą pułapkę, działa. Dobra.
Dobra, jest git, czyli mamy już pułapkę, mamy tu wszystko. Nie zabrałem tego od bzyka, tego tam cennego, ale zabrałem mi 4 staki drewna. 4 staki drewna. To git! Zabrałem. A to nie, to drewno spoko. To i tak, no mega dobrze. Więc git, jesteśmy i tak na plus i zabrałem im węgiel, zabrałem emeraldy, ale to wszystko trzeba do cennych skrzynek włożyć. Oni tego nigdy nie znajdą, stary, oni nigdy nie wpadną na nawet to, żeby rozwalić. Nawet nie do skrzynek, nawet do ekwipunku, trzymaj rzeczy w ekwipunku, żeby wiesz. No bo patrz, co my tutaj mamy, nie? No nie wiem, czy warto z tym chodzić. Z czym? No tu, przyjdź do mnie. Na dół? Gdzie to jest? Nie, ja jestem tutaj koło skrzynek na górze. No. Tu. A ja wiem, no, ale nie, no dobra, z tym nie chodzimy na pewno, no, dobra. Więc ja bym to zamurował, ale to jest bezpieczne, nie? Miejsce, nie? To jest bezpieczne miejsce. No tak, oni do tego nigdy nie zerkną. Ustawmy sobie spawn pointa tu, żeby oni nam przypadkiem takiej akcji nie zrobili. Chociaż przydałoby nam się mieć więcej łóżek chyba, nie? Tak, żebyśmy mogli gdzieś ustawić w jakimś innym, lepszym tylko, miejscu to też. To jest bo tylko jedno łóżko, nie? Nie ma, ja nie mam w ogóle łóżka. No, trzeba było zrobić. Ja mam... ja miałem wełnę gdzieś. Czekaj, zróbmy jeszcze jedno łóżko, bo to nam się przyda faktycznie, tak jak oni mają, żeby mieć spawna ustawionego. Czekaj. Mam ja w ogóle nie mam. Mam dwie wełny. Masz wełnę? Mam dwie. Nie mam. Ale mam dwie nici. I tu są kolejne dwie nici. A, to ja też mam nici. No to z nici się da wełnę zrobić. Nie, mam nici. Kurde, nie mam jednak. Dobra, ja już zrobiłem. Mam. Dobra, i teraz zrobimy łóżko. Myk. Myk. Uf. Dobra, uwaga, drugie wyro. Dobra. Ej, to chodź, prześpimy sobie noc w sumie. No, to będzie tak? Dobry pomysł. Dobra. Tak. Jak sobie prześpimy, to będzie git. Dawaj. Dobra, no to zarąbiście. Ty, nie prześpimy? Tyk. Dobra, przespaliśmy. No i ale fajnie, ludzie. I mamy dzień. No i elegancko. I teraz jedyne, czym się trzeba jeszcze zająć, stary, to ziemniaki, nie? O, nie, oni... Ej, mieliśmy tu więcej staków ziemniaków. Ale ja mam jednego w EQ. Aha, może... A ja też mam jednego. Ale chyba coś zabrali. Może, wydaje mi się, że było tego więcej. Może, że wzięli. Mi się wydaje, że było więcej. Ej, Paweł wszedł na serwer! Jest, o, no. Nie, dobra, czekaj. Możemy mieć w końcu okazję wykorzystać tą... Shift, tak, dokładnie, na shift. Możemy mieć okazję wykorzystać tą pułapkę. Tylko pytanie, gdzie on teraz będzie w ogóle? Czekaj, bo musimy go zlokalizować. Na shifcie tak, żeby nie widział, że tu jesteśmy. Bo aha, jak nas zobaczy... Ale ja się wtapiam w tło. Idzie. Co jest? Tosik! Poszedł na dno! Jest, stary! Ej, czy on w tym momencie stracił wszystkie swoje itemy, stary? Nie ma itów, teraz tego trzeba tylko porwać. Ej, stary, to jest idealny moment na to, żeby przeprowadzić atak, nie? Czaisz, po prostu lecimy? Tak. Pewnie, jutro, kurde, robimy atak. On przecież nie odzyska żadnych itemów. Atak na Pawła, dobra, on jest już nasz. Wygramy tą wojnę, stary, na pewno. To jest już 100%.